Dzień dobry, witamy Państwa. Witamy. Witamy ponownie w ogródku, w którym 8 tygodni temu posadziliśmy sadzonki truskawek na agrowłókninie. Teraz jesteśmy w okresie pełnego owocowania i w tym odcinku pokażemy Państwu, jak pielęgnować sadzonki po posadzeniu. Przypomnimy podstawowe zalety sadzenia na agrowłókninie. Utrzymanie optymalnej wilgotności dla roślin. Druga rzecz to, żeby zminimalizować zachwaszczenie. A trzecia sprawa, równie bardzo ważna, żebyśmy mieli czyste owoce. Nieupiaszczone, takie, które możemy podejść do krzewinki, zerwać i sobie zjeść ze smakiem. I to właśnie uzyskaliśmy. Więc sadziliśmy rośliny w klasie A, czyli wielkość to jest między 10 a 15 mm w koronie. No i uzyskaliśmy naprawdę niezły plon. Sadzone były na początku czerwca, mamy teraz początek sierpnia, 2 miesiące, tak jak mówiliśmy, po 6 tygodniach i już mamy naprawdę świetny plon. Zobaczę, jak smakuje. Piękna truskawka, odmiana akurat Honey. Wyśmienita. Teraz przedstawimy Państwu, jak pielęgnować sadzonki. Rośliny wypuszczają rozłogi, dlatego że w ten sposób się rozmnażają, a te rozłogi obciążają właśnie rośliny mateczne i pokażę, jak to trzeba zrobić, żeby przecinać. Blisko rośliny, oczywiście, żeby nie uszkodzić korony ani liści i te wszystkie takie wyrastające, świeżo wyrastające. Te już są dosyć długie, ale na pewno te rozłogi musimy wynieść z działki. Obojętnie co z nimi zrobimy, ale nie mogą tu zostać, bo będą się rozkładały, będą się namnażały jakieś choroby niepotrzebne. Pokażę teraz sposób na ochronę roślin. Na działce jest taka możliwość zastosowania środków czysto biologicznych. Bez żadnej obawy, że w jakiś sposób nam mogą zaszkodzić. Pierwszym ze środków o nazwie handlowej na dzień dzisiejszy to jest Vaxiplant. On posiada laminarynę, która powoduje, że roślina nabiera własną odporność przeciwko grzybom, które atakują rośliny truskawe, które wywołują choroby liści. Drugim środkiem o nazwie handlowej również na dzień dzisiejszy to jest Poliversum. On posiada grzyb, który zwalcza grzyby wywołujące właśnie choroby grzybowe truskawek. Ten środek możemy stosować 3 razy w miesiącu. Trzeba zwrócić uwagę, bo on jest bardzo wrażliwy na środki ochrony roślin, żeby opryskiwać przy pryskaniu, żeby był absolutnie czysty, bez żadnych pozostałości środków ochrony roślin, jak również nie można prędzej żadnej chemii stosować jak 7 dni po zastosowaniu tego środka. Dokładnie pryskamy całe rośliny i jutro z powodzeniem możemy te owoce zrywać i jeść, bez żadnej obawy. Co to powoduje? To, że te rośliny będą zdrowsze, zawiążą więcej pąków kwiatowych, będą silniejsze i w przyszłym roku będziemy mieli zdrowe rośliny od samej wiosny i będzie bardziej obfity i zdrowy plon. Chodzi o to, żeby dokładnie opryskać rośliny. Liście spod spodem, spod spodu, bo to są związki, które muszą dobrze dotrzeć do całej rośliny. Także jak na działeczce mamy opryskiwacz, taki czy mniejszy, o, sobie obficie opryskamy. Jak Państwo mogą sami zauważyć, stworzenie takiej plantacji w ogródku na agrowłókninie nie wymaga wielkiego nakładu pracy. Natomiast korzyści są naprawdę duże. Jak tu widać, po 8 tygodniach mamy takie oto piękne owoce. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę.